dobry, witam serdecznie publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dziś zawodnicy odpowiadać będą z takich tematów jak dwaj słynni rycerze XII wieku, Ryszard Lwie Serce i Fryderyk Barbarossa. Drugi temat to Robert Schumann, jego życie i muzyka. I trzeci temat Jarosław Iwaszkiewicz, życie i twórczość. Cała wiedza i wszystkie pieniądze zgodnie z naszym regulaminem zostały zdeponowane u pana mecenasa Janusza Miki. Panie mecenasie, proszę o pytania z pierwszego tematu. Proszę Państwa, stałym przewodniczącym jury jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Tadeusz Nowak. Drugim ekspertem jest pan profesor Marek Plewczyński. I trzecim ekspertem jest pan doktor Marek Wagner. A z tematu tego grają pan Maciej Szafran i pan Bogdan Galas. Panowie spotykają się dziś po raz drugi, ale nie po to, żeby rozegrać drugi pojedynek, ale po to, żeby dokończyć pierwszy pojedynek. Parę tygodni temu ten temat był w wielkiej grze, zabrakło nam czasu i zmuszona byłam panom przerwać grę po 13 pytaniu. Więc jeśli ktoś wierzy w feralną trzynastkę, to już wszystko co złe odpadło i już się nam dzisiaj w programie nie wydarzy. Czyli zaczynają panowie dzisiaj od 14 pytania i konta obu panów są już obłożone jednym błędem. Obaj panowie mają po jednym błędzie. Pan Maciej Szafran mieszka w Białymstoku, z wykształcenia jest prawnikiem i jest pan listonoszem. A pan Marek się sam nam jeszcze raz przedstawi. Bogdan. Pan Bogdan. Mieszkam w Łodzi, studiowałem kulturoznawstwo, obecnie nie pracuję. Dziękuję bardzo, proszę nałożyć słuchawki. Przypominam, jest 20 sekund na każdą odpowiedź. I jak już mówiłam, rozpoczynamy od 14 pytania. Słychać mnie? Tak. A więc czytam pytanie. W październiku roku 1191 podlegli Ryszardowi Krzyżowcy odbudowali jedno z miast, które zostało zburzone na rozkaz Saladyna. Jak nazywało się to miasto, pan Bogdan? Jaffa. Dziękuję bardzo, pan Maciej. Jaffa. Dziękuję. W roku 1191, w Dniu Świętych Achillesa i Pankracego, odbył się ślub Ryszarda Lwie Serce z Berengarią i jej koronacja na królową Anglii. Gdzie odbyły się te uroczystości, odpowiada pan Szafran. I odbyły się na Cyprze, w mieście wówczas zwanym Limisso, obecnie Limassol. Tak, bardzo dobra, dokładna odpowiedź. I pan Bogdan? W Limassol na Cyprze. Dziękuję bardzo. A teraz proszę powiedzieć, jak nazywał się papież, który 1 sierpnia roku 1167 dokonał w katedrze świętego Piotra uroczystej koronacji Fryderyka Barbarossy i jego małżonki. Pan Bogdan. To był Paschalis III. Wyśmienicie, dziękuję, pan Maciej. Paschalis III. Dziękuję bardzo. Proszę podać datę dzienną, miejsce i okoliczności śmierci Fryderyka Barbarossy, pan Maciej. I Fryderyk Barbarossa zmarł 10 czerwca 1191 roku, mianowicie podczas trzeciej wyprawy krzyżowej i utopił się w nurtach rzeki Salew, płynącej na terenie dzisiejszej Turcji. No, za chwilę będziemy oceniać tę odpowiedź. I pan Bogdan? Fryderyk Barbarossa utonął w rzece Salew, zwanej również wtedy Kalikadnos. Obecnie to jest rzeka Goksuk na terenie Turcji, a miało to nieszczęsne wydarzenie miejsce 10 czerwca 1190 roku. Tak. I to jest bardzo dobra odpowiedź, ale oddaję głos jeszcze przewodniczącemu jury, bo pan Maciej powiedział 1191. A pan mnie nie słyszy. 1191. Tak, oczywiście pomyliłem rok. Panie Maćku, a było to pytanie 17. Ogromnie żałuję.
Panie Bogdanie, ja panu gratuluję. Zwycięstwo było bardzo szybkie. 2,5 tysiąca. Niestety. Ja też liczyłam na to, że pojedynek raczej dziś będzie nierozegrany i jeszcze raz spotkam się z panami. 2,5 tysiąca można wygrać w tym etapie. Pytania ekspertów. Będzie tych pytań 9 na 7. Musi pan odpowiedzieć. I 30 sekund jest na każdą odpowiedź. Pierwsze pytanie jest pana profesora Nowaka. Z jakiego rodu pochodziła i jakie imię nosiła matka Fryderyka Barbarossy? Matka Fryderyka pochodziła z rodu Welfów, nosiła imię Judyta. Tak jest. Proszę pana, jakiego barbarzyńskiego czynu dopuścił się Ryszard Lwie Serce w czasie oblężenia Akki? To było w dniu 20 sierpnia 1191 roku. W tym dniu Ryszard, zniecierpliwiony niemożnością wymiany jeńców z Saracenami, co niestety go nie usprawiedliwia, wydał rozkaz rzezi wszystkich jeńców, którzy znajdowali się w wojnie. To znaczy byli przez niego pojmani do niewoli. Było to prawdopodobnie 2600 lub 2700 osób. Tak jest, dziękuję bardzo. Proszę pana, na przekazach ikonograficznych ukazujących postać Ryszarda Lwie Serce jest on zwykle pokazywany z tarczą, na której znajduje się przedstawienie emblematu monarchów angielskich. Co ono przedstawia? Co przedstawia ten herb? Na tej tarczy są 3 złote lwy. Tak jest, dziękuję bardzo. Czym zakończyła się dla Fryderyka Barbarossy jego 4. wyprawa do Italii? 4. wyprawa do Italii w latach 1166-1168 zakończyła się niestety niesławną ucieczką. Fryderyk był zmuszony uciekać z miasta Suza w nocy w przebraniu knechta. Tak jest. Dziękuję. Dobrze. W sierpniu 1189 roku, z kolei w czasie 3. wyprawy krzyżowej, armia Fryderyka Barbarossy maszerowała przez ziemię dzisiejszej Bułgarii. Proszę powiedzieć, jakie oddziały zaatakowały wówczas krzyżowców, no między innymi ostrzeliwując ich z ukrycia zatrutymi strzałami? Były to już były to oddziały bizantyjskie. Tak jest. Tak, tak, tak. Proszę pana, podczas zjazdu dostojników dworskich we Frankfurcie nad Menem cesarz Fryderyk Barbarossa zrównał w prawach rycerskich, inaczej honorowych, książąt łużycki z książętami niemieckimi. W którym roku nastąpiło to wydarzenie? Nie, będę strzelał. 1155. Nie, 1170. Pierwszy dozwolony błąd i pan profesor Nowak. Pana, może tak, kiedy i gdzie doszło do sytuacji, w której 23-letnia wówczas małżonka Fryderyka Barbarossy stanęła u jego boku z bronią w ręku do walki z wrogiem? Było to w roku 1167, kiedy Fryderyk próbował opuścić i przeprawiał się przez Apeniny, tak, na przełęczy Cisa pod Pontremoli. Tak jest, dokładnie. W styczniu 1160 roku cesarz Fryderyk Barbarossa oblegał pewne włoskie miasta. W czasie szturmu generalnego osobiście walczył na jednej z wież oblężniczych. O jakie miasto chodzi? Krema. Krema, tak jest.
Proszę pana, w 1192 bądź w 1193 roku król francuski Filip August napisał w jednym z listów do swojego stronnika Jana bez ziemi takie oto słowa. Uwaga, diabeł wypuszczony. Z jakim wydarzeniem życia Ryszarda Lwie Serce wiązałby pan to ostrzeżenie? Chodziło o to, że Ryszard został wypuszczony z niewoli, w której przebywał najpierw u Leopolda Austriackiego, później u Henryka VI, króla, wówczas już cesarza niemieckiego. No i ponieważ zbliżało się jego uwolnienie, właściwie już został uwolniony, Filip, który był jego nieprzyjacielem, również brat Ryszarda, Jan bez ziemi, został w ten sposób ostrzeżony. Natomiast to słowo diabeł było dosyć specyficzne, ponieważ sam Ryszard twierdził, że od diabła pochodzą i do diabła wrócą, mówiąc o swoim rodzie. Tak jest, dziękuję bardzo. Brawo. Panie Bogdanie, pierwsze pieniądze są już na pana koncie. Przed panem 5000. Mam dwa zestawy, które otwieram. Pierwszy. W tej kopercie, którą pan w tej chwili sobie bierze z naszego koła, są dwa pytania. Nagroda 5000. Na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Latami ciągnął się spór Ryszarda Lwie Serce z królem Francji Filipem Augustem, który domagał się od Ryszarda, aby poślubił jego siostrę Adelaidę. Ryszard był z nią zaręczony od roku 1169. Później jednak, wobec opóźnienia się ślubu z Ryszardem, Adelaida została kochanką jego ojca, króla Anglii, Henryka II. Ryszarda z Filipem Augustem w tej sprawie spór zakończył się w marcu 1191 roku ugodą. Jak brzmiały jej warunki? To jest pierwsze pytanie. I drugie, proszę powiedzieć, jaką godność piastował Fryderyk Barbarossa, zanim został królem Niemiec. Mierzymy czas, 2 minuty. Odpowiadam na pytanie drugie. Fryderyk Barbarossa, zanim został koronowany na króla Niemiec, był księciem Szwabii. Tak. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pierwsze, w marcu 1191 roku, po wielu latach tego niespełnionego narzeczeństwa, między innymi dlatego, że Ryszard zarzucał Adelaidzie, iż była kochanką jego ojca Henryka II, umówił się z Filipem Augustem, że będzie zwolniony z tej przysięgi narzeczeńskiej. Zgodził się zapłacić pewną sumę pieniędzy Filipowi. Również w następnym czasie... I to nam wystarczy, jest to bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. I przed panem już są pytania za 10 tysięcy. Proszę sobie wziąć tym razem na odpowiedź. Ma pan 2,5 minuty, też zestaw pierwszy. Tak. Podczas pobytu we Francji w trakcie przygotowań do wyprawy krzyżowej w roku 1190 Ryszard przeprowadził szybką ekspedycję karną przeciwko pewnemu ludowi. Autor ówczesnego przewodnika pielgrzyma do świętego Jakuba napisał, że jest to lud barbarzyński, pełen złośliwości, lud o brzydkich obliczach, rozpustny, przewrotny, perfidny, zepsuty, lubieżny, pijacki, krwiożerczy i dziki. Jaki to lud? Poskromił wówczas Ryszard. I pytanie drugie. Podczas koronacji Ryszarda, która odbyła się w dniu 3 września 1189 roku w Westminsterze, w uroczystym orszaku szło m.in. 6 baronów dźwigających stół. Co znajdowało się na tym stole? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Jeśli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, w 1190 roku Ryszard przed wyprawą krzyżową poskromił Basków. Tak. Zresztą nie po raz pierwszy. Natomiast podczas koronacji Ryszarda w Westminsterze sześciu baronów dźwigało stół, na którym znajdowały się wszystkie szaty króla. To znaczy szaty, które miał zostać ubrany po koronacji. Piuska króla, koszula, płaszcz królewski. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo. Widzę, że już pan podchodzi do koła. Ja się chciałam zapytać, czy w ogóle pan ma ochotę grać w finale. Który numer? Pierwszy. Panie Bogdanie, proszę się nie spieszyć z odpowiedzią. To jest jedno pytanie, a na odpowiedź ma pan aż 2
minut. Czytam panu pytanie za 20 tysięcy złotych. Papieżowi Eugeniuszowi III przedstawiono następującą charakterystykę nowo obranego króla Niemiec Fryderyka Barbarossy. Cytuję. Nasz król nie ma jeszcze 30 lat. Cechowały go dotąd energia i szybkość w podejmowaniu decyzji, szczęście w boju oraz żądza władzy i upodobanie do niebezpieczeństw. Przy tym nie cierpi niesprawiedliwości, jest życzliwy ludziom, szczodry i potrafi pięknie wypowiadać się w ojczystym języku. Kto był autorem tej oto opinii? Mierzymy czas, 2 minuty. Autorem tej pięknej opinii był bliski współpracownik Fryderyka, a zarazem człowiek bliski kurii papieskiej, opat Wibald z Corvey i Stablo. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Panie Ryszard, Lwie Serce czy Cesarz Barbarossa, która postać wydaje się panu ciekawsza? No, Fryderyk był dość okrutny. Obaj byli okrutni. A która postać jest jakoś taka bliższa panu? Znaczy, Fryderyk był lepszym królem i lepszym cesarzem, lepszym władcą, administratorem własnego kraju. Natomiast Ryszard był z pewnością bogatszą osobowością. Tak jak napisał Steven Runciman, był złym synem, złym mężem i złym królem, ale doskonałym rycerzem. Myślę, że to wystarczy za całą opinię. Ryszard Lwie Serce podobno kiedyś powiedział, że sprzedałbym nawet Londyn, gdybym tylko znalazł kupca. Czy pamięta pan, kiedy tak powiedział? W jakich okolicznościach? Nie o datę mi chodzi. No, datę to też bym sobie przypomniał. Powiedział to po koronacji, kiedy sprzedawał wszystkie urzędy swoje, to znaczy urzędy zajmowane przez urzędników mianowanych przez jego ojca. Sprzedawał, aby uzyskać pieniądze na wyprawę krzyżową. Zresztą rzadko się pisze o tym w książkach, ale większość działań zarówno Fryderyka, jak i Ryszarda to była walka o pieniądze. Niestety, aby prowadzić politykę, potrzeba pieniędzy. I do tej pory to do tej pory nic się nie zmieniło. Pozostało. Panie Bogdanie, na poprzednim programie uczestniczyła również pana żona, córka. Córka. I dzisiaj też jest na... Niestety nie ma. Bo myślałam, że wtedy to były takie dwie maskotki, które jakoś... To znaczy, ja byłem przekonany, że pan Maciek dzisiaj również odpowie na wszystkie pytania i że będziemy wobec tego przyjeżdżać jeszcze raz. Jeszcze raz. I dlatego nie fatygowałem dzisiaj ani małżonki, ani córki, żeby na finale były. Czyli oboje mamy jednakowe pretensje do pana szafrana, tak, prawda, niestety. Że nas zawiódł. Ale okrutnie? Myślę, że się spotkamy jeszcze. A jest jakiś temat, z którego... To znaczy, na razie nie, ale z tego, co wiem, szykują się ciekawe tematy. I obaj panowie by przyjechali wtedy na eliminację, tak? Tak. No bardzo po się to, cieszę. Żeby wygrać. No, bardzo się cieszę. Zapraszam i pana mecenasa, proszę o nagrodę. Proszę pana, mam naszą główną nagrodę. 20 tysięcy złotych dla pana. Proszę przyjąć razem z moimi gratulacjami. I niestety jedna rączka jest dziękuję tylko pusta. No, tak liczyliśmy. Gratuluję. Dziękuję. Proszę państwa, kolejny temat to Robert Schumann, jego życie i muzyka, pana mecenasa Janusza Mikę. Proszę o pytania. Proszę państwa, głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan redaktor Janusz Ekiert. Drugim ekspertem jest pan Zbigniew Pawlicki. I trzecim ekspertem jest pan redaktor Józef Kański. I zapraszam drugą parę zawodników. A grę rozpoczynają pan Edward Kaszczyszyn, proszę bardzo, i pan Marek Komorowski. Witamy obu panów. Pan Edward Kaszczyszyn mieszka w Lubinie, tak? Jest pan z zawodu murarzem. Murarzem. I ma pan wykształcenie średnio-techniczne, tak? A pan, panie Marku, jest studentem Akademii Medycznej, Warszawskiej Akademii tak. Medycznej, tak? Na którym jest pan roku? 6. Na 6. Dziękuję bardzo. Proszę nałożyć słuchawki.
Rozpoczynamy pojedynek. Gwoli wszelkim formalnościom przypominam, że jest 20 sekund na każdą odpowiedź. Słuchawki proszę dobrze nałożyć na uszy, żeby panowie się nawzajem nie słyszeli. Mogę czytać pierwsze pytanie? Tak. Szumann tak pisał w swojej biografii. Urodziłem się w Zwickau 8 czerwca 1810 roku. Ciemno rysują mi się przed oczami lata mego dzieciństwa. Byłem pobożny, dziecinny i ładny. Uczyłem się pilnie. Potem Szumann wymienia trzy języki, których uczył się mając 7 i 8 lat. Proszę wymienić te języki, pan Edward. Więc uczył się greki, tak. Łaciny, tak. Oraz francuskiego. Wyśmienicie, dziękuję bardzo. I pan Marek? Była łacina, grecki i francuski. Tak, dziękuję bardzo. I pierwsze pytanie związane z muzyką i z fragmentem filmowym. Będzie to popularny utwór fortepianowy w przeróbce na wiolonczele i fortepian. Po wysłuchaniu proszę podać tytuł tego utworu, a ja proszę o muzykę. Panie Marku. Jest to Trojmeraj, marzenie ze scen dziecięcych. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Edward. To było marzenie z cyklu Sceny dziecięce. Dziękuję. Do sądu apelacyjnego w Lipsku wpłynęło podanie podpisane przez Roberta Szumana i Klarę Wick. O co prosili oboje w tym podaniu, panie Edwardzie? W tym podaniu prosili oni o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Tak, wyśmienita odpowiedź, pan Marek. Tutaj chodziło o to, żeby dostać zgodę sądu na zawarcie małżeństwa, tak. Ponieważ ojciec nie chciał się zgodzić. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I kolejne pytanie ilustrowane muzyką. Proszę posłuchać, a następnie powiedzieć, który utwór Szumana tak się rozpoczyna. Proszę o muzykę. Pan Marek odpowiada. Jest to utwór pod tytułem Aufschwung, czyli wzlot z fantazji Szczyka Plus 12. Tak, wyśmienita, dokładna odpowiedź. I pan Edward? Myślę, że to są etiudy symfoniczne w formie wariacji. Niestety, panie Edwardzie, nie. Jest to wzlot albo Aufschwung z cyklu utwory fantastyczne Opus 12. Czyli panie Edwardzie, ma pan pierwszy błąd, a ja czytam następne pytanie. Szumann, wielka postać epoki romantycznej, rówieśnik Chopina, dedykował swoje utwory słynnym przyjaciołom i rodzinie. Żonie dał w podarunku ślubnym cykl 26 swoich pieśni zatytułowany Mirty. Dlaczego zatytułował ten cykl właśnie Mirty, pan Edward? Ponieważ narzeczonej wówczas dawało się wianek ślubny z mirtów sporządzony. Tak, i to wystarczy mi dobra odpowiedź. I pan Marek? To był prezent ślubny, a był taki wówczas zwyczaj, że panna młoda zakładała wianek mirtowy. Tak, wystarczy mi, dziękuję bardzo. Chwilę zabrzmi jeszcze jeden utwór Szumana. Będzie to pieśń, której przeróbki na fortepian dokonał Franciszek Liszt. Po wysłuchaniu należy podać tytuł tej pieśni. Poproszę. Thank you.
Panie Marku, proszę bardzo. Jest to pieśń pod tytułem Widmung, czyli dedykacja, pierwsza z 25 opusu. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Edward? To jest dedykacja z Mirtów. Dziękuję, wyśmienicie. W pokoju hrabiny znaleziono ukrytego mężczyznę, którego zasztyletowano, zanim zdążył wymówić słowo. Hrabia po powrocie z wyprawy krzyżowej nie wierzy w niewinność żony i oskarża ją o zdradę. Hrabinie grozi kara śmierci. Oto intryga jednego z utworów Szumana. Którego utworu, panie Edwardzie? To jest właśnie motyw z opery Genoveva. Tak, dziękuję bardzo, pan Marek. To jest opera Genoveva. Wyśmienicie, dziękuję. I kolejny fragment muzyczny. Posłuchamy duetu, który jest zatytułowany Pieśń jesienna. Utwór ten powstał w okresie zwanym w twórczości Szumana rokiem pieśni. Po wysłuchaniu proszę powiedzieć, który to był rok. Proszę o muzykę. Powtórzę może jeszcze raz samo pytanie. Który rok w twórczości Szumana nazywany był rokiem pieśni? Odpowiada pan Marek. To był rok 1840. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Pan Edward. To był rok 1840. Dziękuję bardzo. Przez krótki czas Szuman interesował się dramatem Słowackiego jako tematem operowym, ale nigdy nie zrealizował tego pomysłu. Który dramat Słowackiego pociągał kompozytora, pan Edward? Myślę, że Beniowski. No niestety, źle pan myśli. Pan Marek? Mazepa. Tak, i to jest dobra odpowiedź. Panie Edwardzie, Mazepa. Nie, ale to już jest drugi błąd. Tak. Dziękuję panu bardzo za udział w programie. Panie Marku, serdecznie gratuluję. Drugi etap przed panem. Pytania ekspertów. 30 sekund na każdą odpowiedź. Pierwsze pytanie jest pana redaktora Ekierta. Podobnie jak wielu kompozytorów romantyzmu, Szuman marzył o zespoleniu poezji z muzyką, przenosił do swoich utworów fortepianowych poetyckie nastroje i literackie tytuły. Od którego z niemieckich romantyków zapożyczył tytuł cyklu fortepianowego Nachtstücke, czyli utwory nocne? Od Ernsta Hoffmana. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Tak, bardzo dobrze. Idąc jakby śladami Bacha, Robert Schumann także w oparciu o pewne nazwy, nazwiska tworzył tematy swoich utworów. Wariacje opus pierwsze to wariacje na temat A, B, E, G, G. Z kolei w Karnawale pojawia się temat A, S, C, H. Proszę powiedzieć, jaki związek miały te tematy i te właśnie zestawienie w odniesieniu do życia Szumana. Abek to jest nazwisko pewnej panny, Mety Abek. Natomiast Asz to jest nazwa miasteczka, z którego pochodziła jego narzeczona, Ernestyna von Flicken. Tak, Ernestyna von Flicken, prawda? Bardzo dobrze. W latach 1834-37 skomponował Szuman cykl fortepianowych wariacji w tonacji cis-moll, ale nie nazwał tego utworu wariacjami, nadał mu inną nazwę, dość nietypową jak dla fortepianowego utworu. Jaką mianowicie? Tu chyba chodzi o etiudy symfoniczne. Tak, etiudy symfoniczne. Lekarze zalecili Szumanowi dość kłopotliwą kurację. Kazali mu moczyć chorą część ciała w czerwonym winie, okładać ziołami i zanurzać
w ciepłych jeszcze wnętrznościach świeżo zabitego byka. Proszę powiedzieć, którą część ciała i z jakiego powodu leczył Szuman w ten sposób? Leczył prawą rękę. Powodem był pewien taki niedowład, uszkodzenie palców. Najprawdopodobniej, znaczy według pewnej wersji, takie rozpowszechnione najbardziej, spowodowane przećwiczeniem. Tak, stosował sztuczne metody dla przyspieszenia postępów nauce gry na fortepianie. Bardzo Panie dobrze. Marku, teraz się już nie stosuje takich terapii, mam nadzieję. Nie uczą pana tego na medycynie. Na pewno. Proszę bardzo, pan Pawlicki. Mowa już była o roku pieśni, o roku 1840. Wtedy Robert Schumann pisze do narzeczonej, do Klary: tak znowu dużo skomponowałem, że wydaje mi się to prawie niemożliwe. Chciałbym się zaśpiewać jak słowik na śmierć. Pisze te słowa po skomponowaniu cyklu pieśni op. 39. Proszę powiedzieć, do czyjego tekstu pisał ten właśnie cykl, tym bardziej, że poeta ten urodził się pod Raciborzem na wsi w zamku Łubowice, a zmarł zresztą rok po śmierci Szumana w Nysie i tam spoczął. A Szuman nazwał ten cykl bardzo skromnie Liederkreis. Ten opus jest do słów Józefa von Eichendorfa. Tak, Freiherr von Eichendorf z Słubowic. Dziękuję bardzo. Proszę pana, jeden z najsłynniejszych utworów Szumana, fortepianowy cykl Karnawał, kończy się triumfalnym marszem. Marszem wymyślonego przez Szumana Związku Dawida przeciwko Filistynom. Marsz ten jednak jest charakterystyczny przez to, że ma rytm zgoła nietypowy dla marszowej formy. Jaki mianowicie? To znaczy jest to rytm na 3, a nie na 4. A no właśnie. Dobrze. Szuman cytuje melodię Marsylianki aż w 4 swoich utworach. Proszę wymienić przynajmniej 2 takie utwory. 2 to może wymienię. Faszingsfrank aus Wien. To znaczy Karnawał Wiedeński, tak. Uwertura Herman i Dorota. Bardzo dobrze. Dwa swoje utwory, Robert Schumann, cykle fortepianowe, op. 9, op. 16, dedykował znakomitym polskim muzykom. Jakie to były cykle i komu dedykował? To znaczy, tutaj już było powiedziane, że 9 opus, tak? To był dedykowany Karolowi Lipińskiemu, polskiemu skrzypkowi, a 16. Te Kreisleriana były Fryderykowi Chopinowi. Tak, bardzo dobrze. Swojemu przyjacielowi. Pierwsza skomponowana przez Szumana symfonia w tonacji B-dur otrzymała nazwę Wiosennej. Dlaczego? Skąd się wziął ten tytuł, nienadany zresztą oficjalnie przez samego kompozytora? Znaczy tutaj po pierwsze zacytował wiersz jednego z poety dotyczący wiosny, a po drugie wkomponował to w okresie nadchodzącej wiosny. Wkomponował w okresie nadchodzącej wiosny, a poza tym zacytował wiersz Adolfa Bettgera W dolinie rozkwitła wiosna. No można i tak, ale przede wszystkim sam myślał, był wtedy w okresie najszczęśliwszym zapewne swego życia, w pierwszym roku małżeństwa, i mówił i pisał do jednego z dyrygentów mających prowadzić wykonanie tej symfonii, że cała ona jest hymnem na cześć wiosny. I to właściwie najbardziej o to chodzi. Brawo, drugi etap ma pan poza sobą. Panie Marku, 2500 już ma pan na swoim koncie, a zdaje się, że pan się w ogóle jeszcze nie cieszy. Który zestaw otwieramy? Pierwszy. Dwie minuty ma pan na pełno odpowiedź.
Czytam panu pierwsze pytanie. Rozwój choroby umysłowi Schumana był przyczyną przykrych sytuacji. Schuman zdawał sobie z tego sprawę i nie chciał sprawiać kłopotu rodzinie. W noc karnawałową wyszedł z domu w płaszczu, ale bez butów, bez kapelusza i rzucił się z mostu do Renu. Uratowali go rybacy, którzy myśleli, że jest pijany. Jego żona Klara spodziewała się wtedy 8. dziecka. Po urodzeniu chłopca otrzymała z kliniki list od chorego męża. Schuman prosił, by nadała synowi imię jednego z kompozytorów. Chodziło o imię jednego z ulubionych kompozytorów Schumana, którego. A drugiemu pytaniu towarzyszyć będzie muzyka. Proszę popatrzeć, posłuchać, a następnie proszę dokładnie rozpoznać ten utwór. Proszę o muzykę. Zaczynamy mierzyć czas, 2 minuty. Ostatni syn Schumana miał na imię Felix. A to był koncert fortepianowy, amol. Tak, a jeszcze tak już gwoli ścisłości, dobrze miał Felix, ale pytanie brzmiało o ulubionego kompozytora, czyli chodziło Felix to... Mendelssohn-Bartholdy. Tak, bardzo dobrze. I już podjechały do pana pytania za 10 tysięcy. Też zestaw pierwszy, tak? Schumann często podkreślał dwoistość swojej natury, jakby były w nim dwie różne osobowości. Dlatego z zainteresowaniem przeczytał powieść pod tytułem Lata młodzieńcze swojego ulubionego autora Jeana Paula. W powieści tej występują bliźniacy, którzy reprezentują rozdwojenie natury człowieka. Jeden jest niezdarny, nieśmiały, marzycielski i niepraktyczny jak dziecko. Drugi zręczny, silny i porywczy. Echem tej powieści jest pewien utwór Schumana. Jak brzmią imiona bohaterów tej powieści i tytuł utworu Schumana? A drugie pytanie jest związane z muzyką. Po wysłuchaniu należy dokładnie rozpoznać ten utwór. Proszę o muzykę. Mierzymy czas 2,5 minuty. Znaczy ja jednak poproszę o powtórzenie tej muzyki. Jeszcze raz prosimy o ten sam fragment filmowy i muzykę. Mierzymy czas 2,5 minuty. Na pierwsze pytanie odpowiem. To są Walti Wult. Tak. I utwór Motyle. Tak. Obóz drugie. Natomiast tutaj to trudno mi powiedzieć, kto to. Ma pan jeszcze dużo czasu.
Ma pan jeszcze minutę i 15 sekund. Cóż, prawdę mówiąc, na symfoniach to bardzo się nie znam, ale muszę strzelić, że to jest pierwsza. Właśnie druga. Druga, no trudno. Panie Marku, nie wyobraża pan sobie nawet, jak jest mi bardzo, bardzo przykro. A żeby znał pan w pełni odpowiedź, to była druga symfonia C-dur, opus 61. Proszę państwa, i rozpoczynamy grę z trzeciego tematu, a temat ten brzmi Jarosław Iwaszkiewicz, jego życie i twórczość. Panie mecenasie, proszę bardzo o pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan doktor Andrzej Fabianowski. Drugim ekspertem jest pan doktor Eligiusz Szymanis. I trzecim ekspertem jest pan doktor Wiesław Żońca. A do gry zapraszam panią Emilię Kotlarczyk i pana Jana Majewskiego. Witamy państwa. Pani Emilia jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Co pani studiowała? Bibliotekoznawstwo, informację naukową. Obecnie jestem handlowcem. Właśnie, chciałam się dowiedzieć, co to znaczy konkretnie handlowiec? Prowadzę firmę handlową. Aha. A pan Jan Majewski mieszka w Olsztynie, z wykształcenia jest geodetą i od paru lat jest już na emeryturze. Zgadza się. Będą uprzejmi państwo nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Zasady takie, jak już poprzednio państwo oglądali. Mogę czytać? Tak. Pytanie o imię Jarosława Iwaszkiewicza wcale nie jest pozbawione sensu, bowiem ksiądz, który go chrzcił, odmówił nadania tego imienia, jako że w kalendarzu katolickim nie figurował wówczas święty Jarosław. Jakim imieniem więc ochrzczono przyszłego pisarza, pani Emilia? Leon. Bardzo dobra odpowiedź, pan Jan. Leon. Dziękuję bardzo. Przeczytam teraz państwu tekst ulotki reklamującej pewną kawiarnię, w której występował także Jarosław Iwaszkiewicz po I wojnie światowej. Poeci udzielają w przerwach między poszczególnymi występami audiencji. Odnośne podania należy składać o dzień wcześniej w kancelarii kawiarni. Opłata za audiencję: a) zwyczajna rozmowa od 3 do 5 minut z prawem podania ręki 50 marek, b) objaśnienie przeczytanego utworu 75 marek. Dalej wyszczególnione jeszcze było ofiarowanie rękopisu bez dedykacji i z dedykacją. Jak nazywała się ta kawiarnia, pan Majewski? To była kawiarnia pod Pikadorem przy ulicy Nowy Świat 57 w Warszawie. Dziękuję bardzo, pani Emilia. Pod Pikadorem. Dziękuję. W roku 1953 zostało wydane opowiadanie Iwaszkiewicza, w którym autor ukazał środowisko nieuczciwych rzemieślników, przemytników, zdrajców kraju, pozostających na usługach obcych wywiadów, a na ich tle młodego murarza, który dzielnie opierał się pokusom demoralizacji. Jak brzmi tytuł tego opowiadania, pani Emilia? Ucieczka Felka o konia. Bardzo dobra odpowiedź, pan Janek. Opowiadanie argentyńskie? Panie Janku, ucieczka Feliksa Okonia. Tak. Czyli pierwszy błąd ma już pan na swoim koncie. W grudniu roku 1922 Iwaszkiewicz otrzymał propozycję stałej pracy, która na 2 lata dała mu życiową stabilizację. Co to była za praca, pan Majewski? No więc on właśnie w 1923 roku został sekretarzem marszałka Sejmu Macieja Rataja. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Emilia. Od 23 roku, właściwie 22, pracował jako sekretarz marszałka Sejmu Macieja Rataja. Dziękuję bardzo.
Jaki tytuł nosi wystawiona w roku 1926 w Warszawie opera Karola Szymanowskiego, do której libretto napisał Jarosław Iwaszkiewicz? Panie Emilio. Król Roger. Tak. I pan Król Jan. Roger albo Król Roger, no nie wiem, jak to się wymawia. Zostańmy przy polskim języku, po prostu Król Roger. Ojciec pisarza, Bolesław, miał pochodzenie szlacheckie i był weteranem Powstania Styczniowego. Jaką pracę wykonywał on w roku 1894, gdy urodził się Jarosław, pan Jan? Był buchalterem w cukrowni w Kalniku na Kijowszczyźnie. Wystarczy mi wyśmienita odpowiedź, i pani Emilia. Był buchalterem w cukrowni w Kalniku. Dziękuję. Podczas okupacji niemieckiej w Stawisku przebywało wciąż bardzo wiele osób. Wygodnym alibi dla zaistniałej sytuacji było zarejestrowanie domu jako pensjonatu. Ale co było źródłem dochodów Iwaszkiewiczów w tym trudnym okresie, panie Emilio? Chodzi o realne dochody, tak? O realne. To była parcelacja placów w Podkowie Leśnym. Tak, wyśmienita odpowiedź, pan Jan. Więc jeszcze przed wojną żona Anna z Lipowów odziedziczyła pokaźny majątek, między innymi dużo parcel w Podkowie Leśnym, sprzedawali te parcele tak, w ten sposób. Tak, wyśmienicie, dziękuję bardzo. Jaki tytuł nosi powieść, której bohater, uznany za wielkiego pisarza, hrabia Zamojło, u kresu życia uświadamia sobie, że poniósł totalną klęskę artystyczną i osobistą. Pan Jan. Pasje błędomierskie. Tak, dziękuję bardzo. I pani Emilia. Pasje błędomierskie. Dziękuję. Imponująca aktywność literacka Iwaszkiewicza obejmowała także prace translatorskie. Proszę wymienić trzy języki, z jakich na język polski Iwaszkiewicz tłumaczył utwory literackie. Pani Emilia. Duński, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski. Przed włoskim były dwa dobre na pewno, tak? I po włoskim też. Też po włosku? I pan Jan? No, na pewno francuskie, rosyjskie chyba też i z duńskiego też. Tak, bardzo dobra odpowiedź. W roku 1970 Jarosław Iwaszkiewicz uhonorowany został pewną międzynarodową nagrodą. Przyznano mu ją za utrwalanie pokoju między narodami. Jak nazywała się ta nagroda, pan Majewski? No to nagroda leninowska. Tak, dziękuję bardzo, pani Emilia. Nagroda leninowska. Dziękuję. Ludzie i książki oraz rozmowy o książkach to zbiory felietonów, jakie Iwaszkiewicz zamieszczał co tydzień w pewnej poczytnej gazecie codziennej. Jaki tytuł nosiła ta gazeta, pani Emilia? Życie Warszawy. Bardzo dobra odpowiedź, pan Jan. Jeszcze poproszę o powtórzenie pytania. Ludzie i książki oraz rozmowy o książkach to zbiory felietonów, jakie Iwaszkiewicz zamieszczał co tydzień w pewnej poczytnej gazecie codziennej. Jaki tytuł nosiła ta gazeta? No chyba kurier. Panie Janku, Życie Warszawy. Pani Emilio, niestety muszę pani grę przerwać. Dokończymy ją w innym terminie, rozpocznie wtedy pani od pytań ekspertów od drugiego etapu. W tej chwili dziękuję pani bardzo. Proszę państwa, a w następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy walczyć będą o naszą główną nagrodę, czyli o 20 000 zł, z takich tematów jak wielkie podboje Turków osmańskich, Ludwig van Beethoven, jego życie i muzyka, i trzeci temat to zwierzęta wysp świata. Serdecznie państwa zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry. Będzie mi bardzo, bardzo miło spotkać się z państwem, a zatem do zobaczenia za 2 tygodnie.